Cześć kochani, witam Was w pierwszym filmiku w nowym miejscu i w pierwszym filmiku nagrywanym nowym sprzętem, więc mam nadzieję, że zauważycie jakąś różnicę jakości, ale na razie jeszcze się uczę go obsługiwać, więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, bo jeszcze uczę się tych wszystkich funkcji i tak dalej. A dzisiaj przychodzę z takim szybkim haulem do Was i będę miała zakupy ze sklepu Conti'ego i zakupy ze sklepu HB, więc zaraz Wam opowiem, co ciekawego. Wiem, że najbardziej lubicie zakupy takie spontaniczne z Rossmana, bo jest najbardziej dostępny, najlepiej dostępny dla wszystkich, no ale właśnie odkryłam ten sklep Conti'ego, to znaczy słyszałam o nim wcześniej, ale to były moje pierwsze zakupy tam. I może właśnie od tego zaczniemy, bo tam była bardzo fajna promocja, o której chcę Wam powiedzieć. Oczywiście wszystkie produkty kupiłam sama, nie jest to żadna reklama. I tutaj Conti'ego ma tą swoją markę Biolof. Może niektórzy z Was kojarzą, ja milion razy widziałam to na YouTubie. Zawsze bardzo mi się podobały ich warianty, bo oni mają takie super warianty zapachowe, takie tutaj mam kaktus, jakaś śliwka, jabłko i ja bardzo lubię owoce, więc zawsze mnie ciągnęło do tych produktów. Zwłaszcza, że to jest też jakieś tam dziecko na komi, wiecie, że bardzo lubię na komi. No ale jakoś do tej pory się nie skusiłam, nie lubię zakupów tych przez internet, a teraz ten sklep mam gdzieś tam niedaleko siebie. I oni mają teraz do 14 września taką promocję, że jeśli kupicie 3 ich produkty, to ten najtańszy produkt będziecie mieć gratis. Więc oczywiście kupiłam 3, kusiło mnie, żeby 2 razy skorzystać z tej promocji, ale stwierdziłam, że to jest moje pierwsze zakupy, więc najpierw sobie zobaczę, jak te produkty się będą sprawdzać. No i wzięłam oczywiście żel pod prysznic, to są produkty w miarę naturalne, ja mam tutaj kaktusowy, wszystko możecie powąchać w ich sklepie, więc najlepiej robić te zakupy stacjonarnie, to też sobie wybierzecie zapachy, jakie chcecie, kaktusowy mi się bardzo spodobał, 95% naturalnych składników. No, normalna cena to jest 16 zł, no ale mnie tak dosyć dobrze to wyszło, bo jeden ten produkt dostałam gratis. Najbardziej mnie zainteresowała ta pianka z Biolof, to jest pianka do twarzy z borówką i jeszcze tutaj nie używałam jej, ale bez żadnego psikania jak ją wącham, to przepięknie pachnie borówkami, więc myślę, że po prostu bardzo przyjemnie się będzie jej używało do twarzy. Też naturalny produkt w 97% i tutaj taka regularna cena to są 2 dyszki, także zobaczymy, czy będzie wydajna. I wzięłam sobie także krem do rąk i właśnie ten krem do rąk mi wyszedł gratis, 14 zł cena regularna i on jest ze śliwką, więc mam nadzieję, że też będzie pięknie pachniał, też naturalny. I dalej, jeśli chodzi o Conti'ego, mają też taką firmę Hoa Natural, możecie mi powiedzieć, jak to się czyta, jeśli czyta się jakoś inaczej, ale po prostu tak się nazywa firma. I mają taką promocję, że jeśli kupicie 2 produkty, to będziecie mieć minus 30% i powiem szczerze, że chyba nawet lepsza jest ta promocja od tej pierwszej, bo te produkty obydwa za 2 powinnam zapłacić 50 zł, a zapłaciłam 30 zł za 2 produkty, więc biorąc pod uwagę, że mają naprawdę bardzo fajne składy, to myślę, że to niedużo, być tam po 15 zł za produkt. Tutaj mam kremik do twarzy, też patrzyłam sobie na tester, pachnią cudownie, więc powinno się go fajnie używać właśnie do twarzy, bo to jest owies i morela. Ja właśnie pachnią taką świeżutką morelą. To jest krem na dzień do skóry suchej. Także to jest pierwsza rzecz, no, taka regularna cena to 3 dyszki. I krem pod oczy, bo tego bardzo potrzebuję, bo już mi się kończy, to jest pietruszka i kokos. 94% składników naturalnych, coś takiego, także zobaczymy, na razie nie będę się tutaj zagłębiać w skład, jak będę to pokazywać w danku czy w ulubieńcach, to na pewno Wam powiem więcej. Bardzo mi się podobają te opakowania, bo zobaczcie, to są te tubeczki Airless, pierwszy raz w ogóle mam, chociaż nie, Wianek też ma krem pod oczy Airless, więc to jest fantastyczne, możecie zużyć wszystko, nie przecinać, także też coś fajnego i totalnie nie znam tej firmy, więc będę sobie testować. I jeszcze coś z aloesem, bo jak wiecie, uwielbiam aloes, więc stwierdziłam oczywiście, że wypróbuję i wziąłem sobie maskę do włosów, moje włosy bardzo lubią aloes i to jest też 90% składników pochodzenia naturalnego All About Aloe. Nie wiem w sumie, do czego przynależy ta marka. No ale w każdym razie w Conti'ego była promocja, kosztowała 20 zł i od razu wzięłam też krem do rąk, bo też właśnie na testerze poczułam, że bardzo, bardzo ładnie pachnie ta seria i on kosztował około 7 zł na promocji, także zobaczymy. To wszystko jeśli chodzi o Conti'ego, ja dostałam jeszcze próbeczki, więc no bardzo mi się na razie podoba ten sklep, zobaczymy jak się te produkty sprawdzą. I teraz szybciutko przychodzę jeszcze do HB.
tak naprawdę nie mam dużo tych produktów, ale myślę, że znalazłam fajne maseczki w Hebe. Dajcie znać, czy ich używałyście. Nazywają się Sezamis i bardzo mi się spodobały składy. Były na promocji, powinny jeszcze cały czas być na promocji za jakieś 6 zł z groszami, więc jak na maskę w płachcie to jest cena ok. I bardzo mi się spodobał tutaj skład. Tutaj jest naprawdę sporo tych wyciągów i też na razie wzięłam jedną, żeby wypróbować, jak mi się sprawdzą, to na pewno wrócę po kolejną. Ja mam Royal Jelly, czyli to jest ten, ta taka... Czekajcie, jak to się mówi po polsku. Gdzieś Wam tu napiszę. Ale myślę, że będzie fajna ta maseczka. Też czuję pod palcami, że jest taka fajna, żelowa. I tutaj mam jeszcze maseczkę taką z My Beauty Made in Korea. Taką ziołową sobie wzięłam i tutaj już ten skład jest jeszcze ok, ale nie jest taki fajny. Ale zależy mi na tym, żeby sobie kupić coś rozjaśniającego i coś na przebarwienia. A tutaj producent obiecuje, że taki efekt właśnie będzie, więc wzięłam tą maseczkę. No i zobaczymy. Też są na promocji te maseczki, jest bardzo duży wybór, są jakieś lawendowe, różane, także też w Hebe, też za około 6 zł. Oczywiście Tafty, bo jak są na promocji, to zawsze kupuję hurtowo. Wiecie, że ja bardzo lubię i codziennie tak naprawdę używam. Jakieś rzeczy do kąpieli, Palmolive, nic specjalnego, tak naprawdę mydełko, też oczywiście na promocji, jak to zawsze ja. I na cenie na do widzenia są takie płyny do kąpieli, ja teraz mam wannę, więc bardzo chciałam jakiś płyn do kąpieli, ale byłam właśnie w Rossmanie, byłam w Hebe i jest bardzo mały wybór płynów do kąpieli. Tylko to mi się tak naprawdę spodobało, a że było na cenie na do widzenia za 6 zł, no to oczywiście też wzięłam. To jest Fabulous Violet Peony and Peach i bardzo, bardzo ładny, taki słodki, perfumowany zapach, więc mam nadzieję, że będzie mi się przyjemnie tego używało w kąpieli. Ciekawa seria w Hebe to są te kosmetyki Feel Free. Też dosyć naturalna seria i niedroga, więc myślę, że warto się nimi zainteresować. Zobaczcie, jaki fajny design. Tutaj mamy taki drewniany korek i białe opakowania, takie dosyć czyste, fajnie mi się kojarzą. I też zawsze chciałam ich spróbować, a akurat jak przyszłam do Hebe, to dużo ich rzeczy było przecenionych, więc też stwierdziłam, że sobie wypróbuję. I to jest peeling gomasz z jabłkiem, z morelą, kawą, awokado i masło shi. Także 12 zł, to naprawdę nie jest duża cena jak za peeling do twarzy. No tylko jestem ciekawa, jak ten gomasz się sprawdzi. Kiedyś już miałam ten gomasz, więc zobaczymy teraz, jak będzie. I chyba najciekawsza rzecz z całych tych zakupów to jest pomadka. Było minus 30% na Pierre Renée, na wszystko, więc jeśli jesteście zainteresowani, ja uważam, że oni mają bardzo fajną kolorówkę, to polecam Wam się przejść do Hebe. I to jest matowa pomadka w płynie. Bardzo fajne opakowanie, ja mam kolorek Ruby Pink i wyszło mnie 12 zł. Tak wygląda w środku, to jest numerek 07. Bardzo ładnie pachnie, o ile dobrze pamiętam. No, to jest taki zapach jak ciasteczko i to jest taki bardzo intensywny kolorek. I powiem Wam, że on, jak ja sobie go porównywałam z innymi czerwonymi i z Maybelline i właśnie z Pierre Renée, to on jest taki bardziej malinowy. Więc myślę, że będzie fantastyczny na wakacje. No i jestem mega ciekawa, czy ten lakier, bo to jest w zasadzie taki lakier w pomadce, pomadka w lakierze, bo tak mi się kojarzy, ta konsystencja jest taka bardzo mokra i ona za chwilę zastygnie, jak on to się będzie utrzymywało na ustach. Także na razie wzięłam też jeden kolor i zobaczymy, czy będzie dobrze to w ogóle wyglądało, bo tak jak na ręce na razie tylko testowałam, to strasznie wchodzi tutaj, wiecie, w te załamania różne, więc zobaczymy. Jak się fajnie sprawdzi, to na pewno kupię więcej kolorów. I to wszystko z takich aktualnych promocji i takich ciekawostek, które Wam polecam sprawdzić. Także kochane, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, kciuka w górę, oczywiście zajrzyjcie do opisu, tam zawsze podaję Wam swojego Instagrama. I do zobaczenia w kolejnym filmie.